Witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, moi drodzy. Kolejny film związany z wojną na Ukrainie. Przepraszam, w Ukrainie. Trochę informacji takich polityczno-ekonomicznych, trochę mniej militarnych. Nie zwracajcie też uwagi na tą mapę. Nie miałem co tutaj właściwie wrzucić. Nie zwracajcie za bardzo na to uwagi, ponieważ trudno jest znaleźć obecnie bardzo wiarygodną mapę. Z tym, co dzieje się na Ukrainie, prawdopodobnie nawet Ukraińcy nie wiedzą, co się tam dzieje. To, żeby była wiarygodna, to pewnie musiałaby od Rosjan pochodzić i musiałaby być zgodna ze stanem rzeczywistym, a nie. Yy, wiecie, a nie z dezinformacją, <gry>, prawda? Także yy, ciężko jest cokolwiek tutaj wyrokować. Sytuacja tam się bardzo zmienia. Rosjanie zmienili taktykę, ale zacznijmy może od tematu, o którym zapomniałem powiedzieć w poprzednim filmie, czyli Węgry. No, Polak-Węgier, dwa bratanki. To jest oczywiste. Natomiast bardzo negatywnie zaskoczyła mnie i pewnie nie tylko mnie, bo Was też, informacja, że Węgrzy tutaj stają okoniem, właściwie to rząd chyba tylko, no bo nie sądzę, no, żeby naród węgierski nie chciał poprzeć Ukrainę. Okazuje się, że prawdopodobnie Putin coś Orbanowi obiecał. A ja, ponieważ będą na Węgrzech wybory, to bardzo możliwe, że będzie to główny atut Orbana i no, będzie to jakaś korzystna umowa z Rosją. No, nie wiem, jak później spojrzy w oczy ludziom. Natomiast takie są fakty. Mówi się nieoficjalnie o tym, że Putin chciałby rurociąg. Przez Węgry do Austrii e, poprowadzić, że skoro górą się nie uda, to dołem się uda. No, <laughs> ciekawe, czy ktoś będzie chciał kupować od niego. To po pierwsze. No, ciężko, ciężko jest tutaj oceniać po tych wszystkich szczątkowych informacjach i dezinformacjach. Bo naprawdę, czym więcej czytam. A poświęcam dziennie, no, no, pół dnia poświęcam na to, żeby śledzić wszyscy, wszystkie informacje o tym, co tam się dzieje na Ukrainie, i nie tylko na Ukrainie, bo te ekonomiczne również mnie interesują. No nie wiem, czy zwariował. No nie zwariował Orban. No coś dostanie, ale co? Co on może dostać? Mówi się też o jakiejś umowie związanej z elektrownią jądrową na Węgrzech. No. Nie wiadomo, w każdym razie zabronili przewozić sprzęt na Ukrainę przez terytorium węgierskie. Czyli to, co w 1939 było, że tak powiem, w drugą stronę, czyli to Niemcom zabronili atakować, przerzucać siły przez Węgry, no to tym razem postąpili zupełnie odwrotnie. Jestem bardzo, bardzo zawiedziony. Naprawdę, gdyby ktoś mnie zapytał, yy, które państwo z europejskich może się wyłamać, to na pewno nie wskazałbym Węgry. Węgier, przepraszam. Na pewno ich bym nie wskazał. byli, byli na ostatnim miejscu. Naprawdę. No ale cóż, kasa jest kasa. Kolejne rzeczy, bo tak zaczęliśmy od tych niemilitarnych działań, związane są z uchodźcami zmierzającymi do Polski. Jak wiecie, ten strumień jest nieprzerwany i jest ich coraz więcej, i pojawiają się informacje i dezinformacje odnośnie uchodźców z poza Ukrainy głównie studentów, którzy tam studiowali. I powiem szczerze, że te informacje są różne. Z jednej strony są takie, że ci studenci przejawiają jakieś roszczeniowe postawy, że przepychają się do pociągów, i to nie jest wyssane z palca, bo rzeczywiście. Widać, to filmy możecie znaleźć w internecie. myślę, że to bez problemu każdy znajdzie, jak pakowani są ludzie do pociągów i oni wpychają się nawet tam słychać jakieś krzyki wrzaski wręcz kobiet, bo no, rozdzielane są z dziećmi. Także tragedia, no, inna mentalność zupełnie. Z drugiej strony słychać nasze służby, że właściwie na granicy jest spokojnie. Zdementowano też na szczęście informację, że część uchodźców przechodzi bez żadnej kontroli przez naszą granicę. Okazuje się, że to jest nieprawda, że wszyscy są kontrolowani. Okazuje się, że staramy się przerzucać tak jakby tych uchodźców niebędących Ukraińcami gdzieś do swoich Krajów, żeby oni po prostu wracali. Między innymi chodzi tu o studentów indyjskich, z tego co wiem. Słyszałem też o incydencie, że jakiś trzech studentów Indy, z Indii dostało w pieprz w przemyślu chyba, czy, czy, czy gdzieś. No cóż, na początku o tym mówiłem i to jest oczywiste, że tego typu akcje będą się zdarzały, ponieważ wśród tych wszystkich. Uchodźców idą też, no idzie piąta kolumna, tak? Idą Rosjanie, czy też osoby sympatyzujące z Rosjanami. Idą ludzie, którzy będą mieli za zadanie jątrzyć, nastawiać nas przeciwko uchodźcom, na przykład po prostu, żeby coś niebezpiecznego się działo. Także musimy być na to odporni. Słyszałem też informację, że jakaś policja kryminalna z Krakowa. Jedzie na naszą wschodnią granicę, żeby tam zabezpieczać to wszystko. Też nie wiem, czy to jest prawda. Już naprawdę ech, ciężko, ciężko odcedzić ziarno od plew. W każdym razie, no, mam nadzieję, że nasze służby staną na wysokości zadania. Były też takie wpisy w internecie, że Łukaszenka przepycha tych, co nie udało się przepchnąć. Przez naszą granicę, tą polską, białoruską to przepycha ich do Ukrainy i po prostu oni wśród tych uchodźców teraz idą do Unii Europejskiej. Były też takie filmy, też można je znaleźć w internecie, że niby ci czarnoskóry, czarnoskórzy uchodźcy byli studentami na Ukrainie, ale jak. Polski tam strażnik, coś pyta go po angielsku, to on w ogóle albo po rosyjsku, to on ani w tym, ani w tym języku nie potrafi odpowiedzieć, więc to, to dla mnie to jest bardzo podejrzane, że taki gościu ani be, ani me po rosyjsku, jak skoro tam studiował, no bez przesady. Także ciężko jest zająć jakieś stanowisko. Myślę, że powinniśmy no, nie poddawać się jakimś takim. Pojedynczym wiadomościom, które do nas trafiają, po prostu wszystko trzeba w jakiś sposób weryfikować. Oczywiście bezpośrednio nie da się zweryfikować, więc trzeba czekać i z innych źródeł różne informacje pobierać. Na dzień dzisiejszy stanowisko polskich władz, polskich służb, jest takie, że ludzie, którzy do nas napływają, są weryfikowani, są od razu kierowani. Albo ktoś po nich przyjeżdża, albo my się nimi zajmujemy. Także, no tutaj, wszystko jest pod kontrolą. No, ta kontrola byłaby stracona prawdopodobnie, gdyby, tak jak w poprzednim filmie mówiłem, Białorusini wjechali tutaj na zachodnią Ukrainę od góry i zaatakowali, żeby odciąć od Polski. Na szczęście, chyba się na to nie zanosi. Dzisiaj widziałem wystąpienie Łukaszenki, który. W ogóle to oni są tak oderwani od rzeczywistości, tam jest taka propaganda. On w wystąpieniu powiedział, że musi przesunąć wojska na granicę teraz z Polską, żeby żaden żołnierz i żaden czołg z NATO nie wjechał do nich. Kurka, jakby w ogóle, nie wiem, jakby ktoś tam chciał do nich wjechać. Nie? W ogóle nad, o tym nie ma mowy, a tutaj proszę, taka jest narracja. No, co z siłami, które się koncentrowały w południowo-zachodniej Białorusi? Nie wiadomo na razie. Może one będą tam gdzieś rozłożą się, może będą stacjonowały. W każdym razie wydaje mi się, że ta groźba ataku białoruskiego się oddaliła. Chociaż wiecie, tutaj niczym nie, mo, nie można być pewnym tego, no ale na szczęście nadal y, można dostarczać przede wszystkim zaopatrzenie, pomoc, y, amunicję, broń, przecież zresztą też przez Polskę. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? Kurczę, na pewno zapomnę, bo to jest dużo tych informacji. Na forum międzynarodowym, oczywiście, y, y, dyskusja jest, czy Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej. Że w jakimś przyspieszonym tempie, ja nie wiem, tutaj. Oczywiście, jestem za tym, żeby Ukrainie pomagać, i za tym, że później będziemy musieli odbudować tą Ukrainę wspólnie. Wszyscy, nie tylko Ukraińcy, ale Polacy, Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, wszyscy po prostu będą Ukrainę podejrzewam odbudowywać. A będzie co odbudowywać, bo zaraz powiem, co się zaczyna dziać, niestety, na Ukrainie. Ale no naginanie procedur, czy też obchodzenie procedur, no nie wiem, co w ogóle dałoby wejście w tym momencie Ukrainy do Unii Europejskiej, nie mam pojęcia. Nie znam aż tak wszystkich zapisów, żeby powiedzieć, co konkretnie by to dało. Jeżeli chodzi oczywiście o ingerencję państw NATO, to pewnie słyszeliście, że kilka państw. Chcę przekazać myśliwce MiG-29, czy też już zostały przekazane te myśliwce stronie ukraińskiej. Natomiast nie może być mowy o tym, żeby samoloty NATO wlatywały w przestrzeń Ukrainy, bo to by było zaangażowanie się po prostu w konflikt. I powiem szczerze, że to mogłoby doprowadzić do bardzo. No, trzecia wojna światowa z tego mogłaby być. Tak naprawdę, więc. Prawdopodobnie NATO będzie się ograniczało do pomocy zarówno cywilom, jak i wojskowym. Zresztą, chyba nie jest żadną tajemnicą, że tam w pewnym sensie muszą mieć informacje, na przykład od Amerykanów, Ukraińcy, zwłaszcza informacje te satelitarne na bieżąco, bo nie sądzę, żeby Amerykanie ich po prostu z tym bajzlem zostawili, a na pewno obserwują z kosmosu. Z orbity powiedzmy, no, te wszystkie działania, prawda? Także jest. A, o jeszcze jednej rzeczy powiem. Mówiłem chyba ostatnio o tym, ale jeżeli chcecie pomagać, bo w Polsce w wielu, wielu miejscach jest organiz, są organizowane jakieś zbiórki różnych artykułów, to pamiętajcie, żeby najpierw podejść. Ja robię zawsze tak, jak idę do sklepu i widzę, że stoją ci ludzie albo stoją kosze z że tam. Pomóc jest dla Ukrainy. To najpierw podchodzę, żeby się zorientować, co jest konkretnie potrzebne, bo bardzo często jest tak, że ludzie chcą pomóc i kupują to, co im się wydaje, że tam ukraińcom, tym uchodźcom się przyda. A to nie do końca tak musi być, że to, co się nam wydaje, to im się przyda. W przemyślu cały czas słychać głosy, że po prostu przychodzą towary, które no tak jakby nie są rozdawane tak nie są potrzebne i one gdzieś tam będą zawalały magazyny magazyny które są potrzebne na te towary które schodzą od razu i, i, i no niektóre są bardziej potrzebne rzeczy niektóre nie także jeżeli chcecie pomagać to najpierw jeżeli stoją ludzie podajcie zapytajcie co konkretnie zbierają i dopiero później z koszykiem idziecie na sklep i Kupujecie te potrzebne towary, a jeżeli nikogo nie ma, to zawsze można zapytać gdzieś tam, na przykład przy kasie kogoś, że widzicie ten pojemnik i chcecie coś kupić, ale nie wiecie co. I na pewno tam są te kobitki, przynajmniej u nas tak jest, że te kobiety są poinformowane, co konkretnie jest najbardziej przydatne. No, to tyle. Jeżeli chodzi o sytuację militarną, tak jak mówiłem, nie zwracajcie uwagi na tą mapę. To jest po prostu jedna z wielu map, którą znalazłem, ona jest nieaktualna już trochę. Najgorsza rzecz, jaka się zdarzyła, ale w końcu musiało się to zdarzyć. Rosjanie zaczęli zmiękczać obiekty cywilne, zmiękczać ludność cywilną, czyli zaczęło się no, zabijanie po prostu zabijanie już nie tylko. Wojska, obrońców Ukrainy, ale zabijanie także ludzi. I to nawet nie chodzi o to, że to są przypadkowe ofiary. Bo jak robicie, jak robicie ostrzał na szpital, powiedzmy sobie szczerze, to, to, to nie są przypadkowe ofiary, tak? Jest mnóstwo materiałów, gdzie pacjentów trzeba znosić do piwnic. Widziałem takie różne materiały też, że część na przykład dzieci jest transportowana do krajów Unii Europejskiej, do Polski, one dalej jeszcze jadą, do Niemiec też, bo po prostu na Ukrainie nie są w stanie zapewnić im opieki. To samo zauważyłem, że no, Rosjanie zobaczyli, że ten pierwszy atak im się nie powiódł. To znaczy, założenia ich były na pewno takie, że to nie będzie tyle trwało. Zresztą, sam byłem przekonany, że jeżeli mają takie zdolności, że wysadzili ten desant w pobliżu Kijowa, to że natychmiast oni przypuszczą atak z Białorusi w stronę Kijowa i okrążą i będzie ciężko. Tymczasem okazuje się, że Ukraińcy stanęli na wysokości zadania. Że skutecznie ich opóźnili, skutecznie ich zablokowali. I oczywiście, słuchajcie, nie oszukujmy się, los Ukraińców, jeżeli nikt im nie pomoże militarnie, jest przesądzony. No nie da się wygrać z armią rosyjską, tak naprawdę, ponieważ Rosjanie mają za dużo sprzętu, za dużo ludzi. Oczywiście to nie będzie tak, że nagle Ukraina zostanie zajęta i będzie spokój. No, nie liczmy na to. Absolutnie na to nie liczmy. Widać, że Ukraińcy po prostu no, nie pozwolą na to. Nawet jeżeli jakieś ich miasta będą zajmowane, zresztą są zajmowane, to, to nie znaczy, że tam już żadnych obrońców nie ma. Oczywiście narracja będzie taka, że to są terroryści. No to znamy tą narrację, to wszyscy stosują ją, tak? Gdzie są jacyś partyzanci, to są. Jest nowa nazwa na nich terroryści. I taka narracja ze strony Rosji będzie szła. Co do samej mapy, pojawiła się informacja, że Odessa ma być ostrzelana, zbombardowana nie wiem jak to nazwać przez flotę i że marynarze po prostu odmówili, że jakiś taki mini bunt się pojawił, ale to też jest niepotwierdzone, no, przekazuję Wam, bo w kilku miejscach to czytałem, że odmówili po prostu ostrzału Odessy, nie wiadomo jak to tak naprawdę jest. Tutaj, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, wszystko dąży do tego, żeby Krym połączyć z tymi republikami, zdecydowanie. No i obecnie, Harków broni się jak najbardziej, natomiast tutaj sumy już zajęte, natomiast jeżeli chodzi o kijów, to Rosjanie prawdopodobnie wszystko będą teraz robić, żeby okrążyć to miasto. Ukraińcy przewidują, że jednostkami zmechanizowanymi, głównie czołgami, postarają się po prostu okrążyć, wtedy nie będzie można już jako że kontrolują niebo, no to nie będzie można pomóc obrońcom Kijowa. I Kijów padnie, no nie oszukujmy się. Jeżeli Rosjanie jeszcze ściągną więcej ludzi, to w końcu padnie albo się podda. Następna rzecz jest taka, że Rosjanie w drugim rzucie, bo to już drugi rzut właściwie atakuje, widać, że ściągnęli z odległych rejonów Rosji, Buriatów, między innymi, i nimi zaatakowali. Są różne ku temu powody. Taki najbardziej racjonalny to jest taki, że po prostu postarali się wziąć takie wojsko, takich ludzi, którzy nie są w żaden sposób z Ukraińcami zżyci, tak? No bo nie oszukujmy się, no kurczę, Ukraińcy i Rosjanie, no to nie jest wcale tak daleko, to nawet my i Rosjanie to nie jest wcale tak daleko, tak? Czyli, tak jak biorąc pod uwagę na przykład Polskę, no to o wiele lepiej prawdopodobnie walczyłoby się żołnierzowi, który pochodzi z, spod zachodniej granicy naszej. Niż spod prawda? No bo ci, co mieszkają przy wschodniej granicy, to przecież Rosjanie to nie są żadni wrogowie dla nich, tylko to są znajomi, to jest rodzina często. Także, no tak to niestety jest. Ciężka sprawa jest najbardziej z tymi bombardowaniami cywilnych obiektów. Rosjanie przestali się hamować. To już widać, że na początku rzeczywiście może i planowali chirurgiczną operację w miarę na miarę swoich możliwości. Teraz już taktyka się zmieniła. Po prostu, nawet dzisiaj usłyszałem jakieś informacje, już nie pamiętam, która. Nie pamiętam, jak się nazywa ta miejscowość. W każdym razie dużo takich było tu, że prawie została zrównana z ziemią, czyli musiało tam być. Bardzo dużo ofiar cywilnych również. No, taka bezsilność, nie? No, bo wiadomo, że no my pomagamy i przyjmujemy tych uchodźców i tak dalej, ale jednak takie nieodparte jest cały czas wrażenie, że kurczę, obok nas to się dzieje obok nas jeden naród niszczy, zabija drugi naród i reszta świata się patrzy na to, nie? Czy my nie znajdziemy się kiedyś w takiej sytuacji? No już byliśmy, prawda? To jest taka, takie abstrakcyjne trochę, że, że no jednak ta wizja konfliktu globalnego jest wystarczającym straszakiem. Nie wiem, może gdyby nie było broni jądrowej, prawdopodobnie, gdyby nie było broni jądrowej, to już byśmy tam byli na tej Ukrainie. Tak mi się wydaje, że na to by zaryzykowało wojnę z Rosją, gdyby nie było tego straszaka, że Putinowi może totalnie szajba odpieprzyć i po prostu wiecie, zwierz... Przyparty do muru gryzie najzacieklej, prawda? Więc no cóż. Najgorsze jest to, że dezinformacja duża idzie ze strony Rosji. Wiele informacji nieprawdziwych dostaje się do naszych mediów na różne strony i je powielamy. Spotkałem się też z takim wywiadem któremu, który jest dosyć wiarygodny zresztą, wypowiadał się, bo to nie był jakiś anonimowy, tylko wypowiadał się jakiś Rosjanin, czy też Polak, który mieszka w Rosji normalnie i służył chyba w rosyjskim armii i tak dalej, też, że Rosjanie właściwie w dupie mają te wszystkie sankcje, że Putinowi duża część Rosjan, mimo tego iż widzimy, że oni wyszli na ulicę, że oni protestują i tak dalej, to jednak duża Część Rosjan kibicuje mu cały czas, wierzą mu i rzeczywiście wmówiono Rosjanom to samo. Ta sama jest narracja, która kiedyś była po 17 września 1939 roku, że oni wjechali na Ukrainę, żeby wyzwolić tych Rosjan, którzy tam są, żeby Ukraińców też wyzwolić od tych faszystów, co tam rządzą i tak dalej. I duża część Rosjan w to wierzy. Po prostu w to wierzą. I mówią, że przetrzymają te sankcje, że właściwie są państwem tak dużym, że są samowystarczalni. I do tego jeszcze dochodzi, dochodzą Chiny. Chiny, które bardzo dużo zyskają na tym konflikcie, zobaczycie. Chiny, które nagle w roli jakiegoś mediatora niby się pojawiają. I wydaje mi się, że nawet jeżeli sankcje będą dokuczliwe dla Moskwy, to rynki zbytu Znajdzie Moskwa, przynajmniej dla swoich surowców, właśnie w Chinach. No jest. Kiedyś była jasna sytuacja był wschód i zachód. Dzisiaj jeszcze doszedł gracz trzeci. No i niestety, co do obrony samej Ukrainy, no to chyba tutaj w żadnych różowych kolorach nikt tego nie widzi. Gnie coraz więcej ludzi, coraz więcej nie tylko obrońców, ale i ludności cywilnej, i widać, że Rosjanie idą na wyniszczenie niszczą nawet im jakieś osiedla, jakieś po prostu budynki rządowe, które właściwie militarnego nie mają żadnego znaczenia. Kto by pomyślał, co? Ciągle pojawiają się pytania, czy Polska jest następna. No, mamy ten plus, że jesteśmy w tym NATO. I teraz wszystko, wszystko na tą kartę musimy postawić, czy rzeczywiście to nam coś da. W jeszcze gorszej sytuacji niż Polska są kraje oczywiście te yy, nadbałtyckie. One są jeszcze w, gorszej, w gorszym położeniu niż my. Litwa, Łotwa, Estonia. Wydaje mi się, że świat, oczywiście świat już się zmienił. Pięć dni temu, jak zaatakowali, to już się zmienił, ale świat zmieni się jeszcze bardziej. Ktoś na tym zarobi, oczywiście, na wojnie, na zbrojeniach zawsze się zarabia. Zarobią Amerykanie, oczywiście też. Nie łudźmy się już słyszę o zakupach dla polskiej armii, które być może częściowo nie będą przemyślane za bardzo. Zresztą można by było zrobić materiał też o tych bezzałogowcach, które planujemy kupić ze Stanów Zjednoczonych. One będą bardzo drogie i nie wiem, może te tureckie były lepsze. Z drugiej strony, ja się tak zastanawiam, czy my jako kraj no rozumiem, że nie jesteśmy w stanie stworzyć własnego myśliwca, samolotu, nie wiem, wielozadaniowego, bombowca i tak dalej. Czołgu nawet. No ale czy nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego bezzałogowca, jak stworzyli Turcy, to mi się trochę wierzyć nie chce, naprawdę. Czy gdyby wszystkie siły na tym skoncentrować, bo widać po konflikcie na Ukrainie, że coś takiego jest rzeczywiście na, w dzisiejszej wojnie po prostu numer jeden. Nie czołgi, nie te kurka, ileś 250 Abramsów, które mamy kupić od Stanów Zjednoczonych, tylko właśnie niewielka ilość przecież jest na Ukrainie tych. Bez załogowców. Naprawdę niewielka ilość, i straty są dosyć znaczne. Oczywiście nie wiemy, jakie tak naprawdę, bo, 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 bo z jednej strony mamy wszystkie informacje, czyli ze strony ukraińskiej, ze strony rosyjskiej nie ma żadnych informacji, bo jest zakaz upubliczniania czegokolwiek związanego z tym atakiem. No nie wiem, zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Tyle. Na pewno zapomniałem o wielu rzeczach, ale słuchajcie, tego jest tyle. Może jak na następny odcinek sobie po prostu wynotuję na kartce, o czym chcę powiedzieć, to będzie bardziej składny. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.